Cześć, witajcie. Mamy piękny, fantastyczny dzień. Leje, to znaczy pada. A ja, jak zwykle, to ja po prostu popatrzyłam przez okno, stwierdziłam, no pada, no to pada. No i nie ubrałam spodenek takich na deszcz, także sobie idę. Idę w jedno miejsce zanieść komuś właśnie produkty z Forever. Oczywiście będę się tu przypominać, bo wiecie, to jest też moja reklama w tym momencie. I jeśli chcecie, to zamawiajcie, dzwońcie tutaj, piszcie do mnie przez Facebook i przez YouTube'a. Dobra, koniec reklamy. Chciałam powiedzieć wam, że miałam wczoraj iść na siłownię, ale jednak nie poszłam, nie doszłam, ponieważ tydzień temu poszłam w poniedziałek i złapały mnie straszne zakwasy. Znaczy straszne, no były te zakwasy straszne, aczkolwiek nie były tak straszne, jak to było ostatnio w okolicy Sylwestra. Chociaż wam powiem, też mi się ciężko siadało na toalecie tym razem i coś mi się stało w prawy mięsień uda, ponieważ cały czas mnie boli i czuję tak, jakbym miała jakąś kulkę. To znaczy, ta kulka nie jest wyczuwalna może ręką, więc nic mi tam nie pękło, ale po prostu cały czas, jak idę, mnie boli. I postanowiłam na razie dać sobie spokój z siłownią, z ćwiczeniami na tyłek. Dziś jest wtorek, dziś jest czwarty, wczoraj nagrywałam mówiąc, że jest czwarty, nie, dziś jest czwarty. I jutro właśnie, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, planuję pójść na ćwiczenia WOD. Nie wiem, jak to się nazywa w całości, ale Boże, jak tu ślisko. Ale są to ćwiczenia, które są na całe ciało, nie tylko na tyłek. Więc jeśli na pewno ta noga mnie nie przestanie boleć. Zobaczcie w ogóle, jak ja tu idę. Zobaczcie. Idę po takiej drodze. Niby jest posypane, ale tu właśnie między tym posypaniem można stanąć. Ja mam bardzo śliskie buty. Bardzo dobre do chodzenia, ale są właśnie śliskie. Trapery. I idę powoli, żeby się nie zabić. Także widzicie, dzisiaj jest strasznie pochmurno, nie ma słońca, pada. Przyjemnego właśnie dnia dzisiaj nie ma, ale postanowiłam właśnie pójść, dobrze ćwiczę to. O Jezu, zabiję się. Układ immunologiczny. I trzeba właśnie... Boże, jakie poślizgi. Patrzcie, a po drugiej stronie jest odśnieżone, tylko że ja muszę iść akurat tu po lodzie, nie? No i właśnie na te ćwiczenia, jak pójdę, to będę ćwiczyć tu. I w ogóle taki pakero ze mnie się zrobi, ale wam powiem, że jak pracowałam w fabryce rybnej, no to jak tak zrobiłam rączkę tu prawą, to był mięsień, był biceps, ale niestety teraz już nie ma bicepsa i zrobił się flaczek, więc sobie postanowiłam pochodzić, potrenować. No ale właśnie mówię, mam problem z nogą, mam też problem z biodrem, bardzo mnie boli, jak ja idę i nie wiem, dlaczego to właśnie, czym jest spowodowane. Ale właśnie zauważyłam, że nie mogę dużo iść, bo mnie boli biodro, aż tak do kolana mi schodzi. Nie wiem, co to jest, już od paru lat jest. Ale mi się wydaje, że to jest właśnie ta choroba lenia mojego patentowanego, że im mniej robię, tym bardziej mnie boli. No i dlatego dzisiaj właśnie sobie idę na spacer, żeby trochę się rozruszać. Wygodne buty mam, także można iść. A uroki mieszkania w centrum są takie, że można wszędzie sobie dojść. Nie trzeba samochodem jechać. Można oszczędzić na paliwie, zyskać na zdrowiu. No same pozytywy, prawda? A że wielkich zakupów nie będę ze sobą tachać, no to jak najbardziej trzeba iść. Mam ze sobą plecak, o tu. Kupiłam sobie ten plecak w październiku. I wam powiem, trochę jestem z niego niezadowolona, bo kupiłam go, żeby mi laptop wszedł, jak ja lecę samolotem. Się okazało, że 13 laptop nie wejdzie do tego plecaka. No i niestety nie wiem, co z nim zrobić, to wziąłam go sobie dzisiaj, może litr mleka do niego wejdzie. No zobaczymy, dobra. Idę dalej. Muszę przejść przez ulicę. No, jeszcze wam chciałam wspomnieć o tym, że teraz te strajki się zaczynają i już dziś są pierwsze efekty właśnie strajkowania.
na przykład w przedszkolach 3,5 tysiąca dzieci jest w Reykjaviku i dzisiaj przedszkola pracowały do godziny 12.30, także rodzice musieli odebrać dzieci. Widzicie, to już nie jest fajne, bo jak ktoś pracuje do 5 czy tam do 4 powiedzmy, bo chyba do 16 trzeba dziecko odebrać tutaj, to niestety ktoś musiał zwolnić się z pracy, żeby pojechać po dziecko. Już jakby nie może te 3 czy 4 godziny dłużej pracować. Także to też rodziców tutaj będzie ciągnęło po budżecie. A prawda jest taka, że jak się mieszka na Islandii, przecież jest tak wspaniale i cudownie, to wam powiem, że jest do dy, jeżeli jest małżeństwo i mają dziecko. No niestety, ale prawie 100% za wszystko muszą płacić za to dziecko, za jedzenie w przedszkolu, za godzinę tego przedszkola. Miasto tego za bardzo nie finansuje i wiem to, bo mój brat ma syna w przedszkolu i wiem, ile oni płacą. I niestety praca dwojga ludzi, mieszkanie, jedzenie, wszystko, okazuje się, że tych pieniędzy jednak jest dość mało. A teraz jeszcze się dziecko urodziło w grudniu, także żona mojego brata niestety, ale będzie w domu na macierzyńskim. I ten macierzyński jest naprawdę nieduży. To jest jednak czwórka, cztery osoby, prawda, rodzina. Więc takie gadanie, jaki socjal jest wspaniały na Islandii, to jest po prostu, ja nie wiem, wyrwane z kontekstu gdzieś. Bo tak naprawdę tu dobrze może mają matki samotne, to fakt. Ale nie małżeństwa. Do mnie często ludzie piszą, że obydwoje pracują, jest trójka dzieci, nie starcza, po prostu nie starcza, że rujnuje ich czynsz. A samochód tu trzeba mieć, różne opłaty, a nie daj Boże, ludzie mają kredyty. I wiecie co? Ledwie ludziom starcza od pierwszego do pierwszego, dlatego zaczęły się strajki, ponieważ wypłaty, z tego co słyszałam, kobieta, która stara się o pracę tutaj i idzie na przykład do przedszkola, to... Boże, jakiś sapiak, jakiś sapacz. Nie, kobieta, która idzie i stara się o pracę w przedszkolu, na rękę już po odciągnięciu podatku dostanie około 220 tysięcy koron. Wczoraj się tego dowiedziałam, także to nie jest, że ja gdzieś coś wyczytałam dawno temu. Wczoraj ktoś mi powiedział i słuchajcie, to są tak niskie stawki, w przeliczeniu na polski one są dobre, ale pamiętajcie jedno, wyjeżdżając gdziekolwiek za granicę, pomyślcie o tym, że trzeba jeść, trzeba dojechać, trzeba wykupić internet, telefon. To nie są już ceny z Polski, więc takie przeliczanie, o tyle wypłaty i nie możecie sobie dać rady. Nie, trzeba znać realia danego kraju. Islandia należy do najdroższych krajów w Europie. Drugi zaraz chyba po Norwegii, albo już nawet przegoniła Norwegię. I ceny tutaj są kosmiczne. Wiecie, jaki wiatr? No, ja idę do mojego Kronanu. Może jednak przejdę się tędy, gdzie więcej asfaltu widać, bo naprawdę można się wywrócić. Ale coraz brzydsza pogoda się robi. A było około półtora tygodnia, około 10 dni. Było naprawdę fantastycznej pogody. Nie było wiatru, nie było deszczu, popadał śnieżek, stopiło się elegancko. Widzieliście, słońce przede wszystkim było. No ale teraz chwilowo go nie ma. Tam ludzie siedzą, jedzą. O, widzicie, jest takie zachmurzenie. No i zobaczymy, kiedy to zachmurzenie się zakończy. Właśnie się zastanawiam nad szczypiorkiem, ale on jest taki przywiędły. No ale tu taka, tak już jest po prostu. Na Islandii takie szczypiorki zwiędnięte się kupuje przeważnie. A tu gdzieś miałam taki w miarę. Może ten sobie wezmę. Tak, ten. No, marcheweczki też są fajne, bezcenne, no nie ma ceny na marchewce. A nie, przepraszam, a nie, to inna marchewka jest. Jakaś nowa sytuacja dla człowieka jeżdżącego cały czas samochodem. Trzeba sobie wycieraczki kupić do okularów. Ale ta ściereczka całkiem spoko. A taką ciekawostkę właśnie zobaczyłam, Colgate.
Szczoteczki drewniane, ekologiczne. No to fajnie, tylko ciekawe jak one myją, bo mi się zniszczyły zęby przez niektóre szczoteczki. Mleczko, mleczko. Jest. Widzicie, są dwa mleka. Jedne z kapselkiem do zakręcenia, a tutaj są bezkapselkowe. Do 11 może być. Jedno wezmę, bo nie będę się z tym nosić. No i właśnie, jeśli chodzi o tak drogie kraje i tak drogie produkty, zobaczcie, to jest po prostu tandeta. To w ogóle nie powinno być tutaj leżeć. No ale niestety, takie ilości zamawiałem, że później to leży, nikt tego nie kupuje. Następnym przykładem może być sałata, która już tu gnije po prostu. Także widzicie, no, są plusy i minusy mieszkania w kraju, w którym po prostu pogoda jest jaka jest i się na to nic nie poradzi. Tip-topkami zmierzam do domu, bo tu jest strasznie, straszliwie ślisko. Oni tu nigdy nie sypią. Tutaj to po prostu trzeba iść i bardzo uważać. Chociaż i tak już sypią, odśnieżają, nie można narzekać. Był taki rok, że nie odśnieżyli, ponieważ oszczędzali pieniądze w budżecie, a jakby prezydentem Reykjaviku był komik. Ludzie wybrali komika, a dobra, tam dla jaj sobie go wybierzemy i on faktycznie przeszedł. I on w ramach po chyba żartu, ja nie wiem, nie odśnieżał wtedy ulic. Powiedział, że nie będą odśnieżane chodniki. Słuchajcie, tam ileś ludzi, chyba 30 osób w jeden dzień złamało nogę, rękę, w ogóle uszkodziło się. Także od tego czasu już odśnieżają nam te ulice. Spacerek mój dobiega końca. Subskrybujcie kanał oczywiście, like. Dziękuję wam za lajki, widzę, że tam lajkujecie, także bardzo fajnie, fajnie, cieszę się. Komentarze też piszcie. Tak, subskrybujcie, subskrybujcie. Co by było nas więcej? No, a właśnie mój spacer dobiega końca i wam powiem, że tak sobie idę i myślę, za każdym razem mam to samo. Teraz tylko będę chodzić, teraz tylko będę jeździć na rowerze wszędzie. Teraz już nie wsiadam do samochodu. Bo energia, która jest, endorfiny, które się wydzielają podczas takiego spaceru, jazdy na rowerze, ćwiczeń, to po prostu są tak niesamowite, dodają tyle energii, że właśnie nawet w taki pochmurny dzień, deszczowy, warto wyjść. I ja to wiem i wy to wiecie, ale leń siedzi na kanapie, patentowany, no. Ale nie, fajnie, cieszę się, że wyszłam. Przede wszystkim miałam cel, to najważniejsze jest, ja miałam cel, bo takie dla mnie wyjście na spacer i łażenie bez celu, właśnie to powoduje, że mi się nie chce iść, ale że musiałam coś zanieść, to już musiałam wyjść i to jest właśnie fajne. Może za następny cel sobie obiorę nakarmienie ptaszków, jak będzie mróz, bo jeszcze mam cały worek słonecznika, niestety nie mogę dokarmiać moich gołąbków przez okno. Bo mi powiedziano, że nie wolno. Ja wiem, że nie wolno, ale ja tak sobie, wiecie. No i myślę, że po prostu może być problem, bo te gołębie srają i to wszystko później sąsiadom na okna schodzi. A ja mieszkam dość wysoko, więc pode mną te wszystkie okna byłyby po prostu obsrane. A teraz mieszkam z takiej części w ogóle, z takiej strony bloku, która, że tak powiem, ten wiatr nie płucze nam tych okien i tu narzekam, bo tu mam wiecznie brudne, zakurzone, osolone te okna. Po drugiej stronie, jak mieszkałam, to jednak one były cały czas czyste, bo wiatr z deszczem mi je opłukiwał, ale słońce mnie nie będzie budziło
rano, a to słońce pojawi się niebawem i u mnie z tamtej strony po prostu ja miałam ciężki czas, żeby rano wstać, bo było tak gorąco w sypialni, miałam prawie 30 stopni, mimo że okno sobie uchylałam, ja już później właśnie się męczyłam bardzo i ja bardzo chciałam na tą stronę iść, ponieważ tutaj w ogóle nie ma słońca w ciągu dnia. Dopiero słońce pojawi się latem na 2-3 miesiące, tak w ciągu dnia to będzie faktycznie gorąco, ale to jest wieczorne, ono jest inne. Teraz jak idę, patrzę, że są dwa mieszkania wolne u mnie w bloku. Fajne mieszkania, bo z jedną sypialnią, no wszystkie z jedną sypialnią tu są, ale taka kuchnia jest jakby osobna. Nie jest kuchnia w salonie, tylko jakby taka osobna jest, wiecie, i to jest fajne. Też mi się to podobało, bym mogła tak gotować i ten, no ale ja już takiego mieszkania nie chcę, ja już siedzę na tym, co mam, wystarczy mi. Już mam dosyć przeprowadzek. Ja w swoim życiu przeprowadzałam się, słuchajcie, ja już nawet nie wiem ile razy, z 50, 60. Ja już mam tego naprawdę dosyć. I to niech mieszkanie już jest na jakiś czas, niech ta baza jest. Jak sobie położę coś, to już wiem, gdzie będzie. Już nie muszę szukać, gubić. No. Dobra, żegnam się z wami. Subik, like, łapka. To na tyle. Trzymajcie się, cześć.